Przedostanie się do Polski będzie trudniejsze. Żaryn o operacji hybrydowej Łukaszenki i Kremla Żaryn-Żaryn przed operacją hybrydową reżimu Łukaszenki i Rosji wspierają nas sojusznicy. Przedostanie się do Polski będzie jeszcze trudniejsze, podkreślił we wtorek na Twitterze rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn, odnosząc się do przyjazdu estońskich i brytyjskich żołnierzy oraz zadań, do których zostali skierowani. Żaryn zaznaczył, że sojusznicy wspierają Polaków w obronie przed operacją hybrydową reżimu Łukaszenki i Rosji. Będą pomagały Polakom chronić granice z Białorusią, dodał. Ministerstwo Obrony Narodowej również skomentowało wsparcie polskich służb przez sojuszników w działaniach na granicy. Żołnierze z Estonii wspierają polskie służby przy granicy z Białorusią. Ich zadaniem jest budowa i naprawa tymczasowego ogrodzenia. Nasi sojusznicy wykonują działania wspólnie z żołnierzami 18. Dywizji Zmechanizowanej, wskazał Mon w wpisie na Twitterze. Do wpisu Ministerstwa Obrony Narodowej dołączone zostały zdjęcia estońskich żołnierzy stawiających zaporę z W Ostatniej doby zanotowano 116 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. Funkcjonariusze SG wydali 25 postanowień o opuszczeniu terytorium NRP. Od początku roku Straż Graniczna zanotowała około 40 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. W listopadzie ok. 8,9 tysięcy. W październiku 17,4 tysięcy. W wrześniu 7,7 tysięcy. W sierpniu 3,5 tysięcy. Na trzy miesiące, od 1 grudnia do 1 marca, w pasie obejmującym 183 miejscowości przylegających do granicy z Białorusią, wprowadzono zakaz przebywania, z którego wyłączeni są m.in. mieszkańcy. Wcześniej na tym samym obszarze obowiązywał stan wyjątkowy.